Henry Rozier, komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, wersety od 4 do 7. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Przesłanie wersetu 3 brzmi: byliśmy zgubieni. Jak zatem znaleźliśmy się w stanie opisanym w wersetach od 1 do 2, tak że musimy być napominani do tego, by przejawiać charakter Chrystusa? Wówczas Boży Syn zbawił nas, werset 5. W rozdziale 2 była mowa o bezwarunkowej łasce Chrystusa, która przynosi zbawienie. W akcie łaski objawiły się dobroć i miłość Boga do ludzi. Bóg zlitował się nad zgubionymi i zasługującymi na nienawiść ludźmi, jakimi niegdyś byliśmy. Te dwie cechy Boga objawiły się w jednej osobie, Bogu, Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Ów człowiek, którym objawiła się zbawienna łaska Boża, jest nikim innym jak samym Bogiem, wielkim Bogiem. Zwróćmy uwagę na to, że apostoł nazywa go zawsze naszym Bogiem Zbawicielem. Tylko ci, którzy mają udział w błogosławionych konsekwencjach jego dzieła, mogą powiedzieć nasz. Bogiem Zbawicielem jest dla wszystkich. Chcę, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2. Ale nikt oprócz zbawionych nie może powiedzieć: nasz Bóg Zbawiciel. Czy rzeczywiście możesz powiedzieć: mój Bóg? Jeżeli nie, to wiedz, że jesteś mu jeszcze obcy. Przez objawienie zostaje ujawnione to, co dotychczas było zakryte. Tak więc dobroć i miłość Boga do ludzi objawiły się dopiero wtedy, gdy Jezus Chrystus przyszedł na świat. Ludzie wiele mówią o filantropii czy miłości bliźniego. Filantrop uważa, że człowiek z natury jest dobry. Nie przeczy, że wielu ludzi jest nieszczęśliwych i grzesznych, ale twierdzi, że każdy może wznieść się na wyższy poziom moralny i materialny. Nawet jeśli miewa czasem jakieś wątpliwości, to nie wątpi przynajmniej we własną dobroć. W sobie samym dostrzega siłę do wykonania dzieła, którego chce się podjąć. Gdy zauważa, że jego starania są bezowocne, niejednokrotnie odczuwa gniew wobec innych, nie zmieniając przy tym wcale swego dobrego zdania o samym sobie. Gdyby jednak przeczytał 3 werset omawianego rozdziału, przekonałby się, że Bóg nie czyni wyjątku i że naszkicowany mistrzowską ręką Boga obraz wszystkich ludzi jest następujący: znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Również i filantropów dotyczy ta wypowiedź. Aby nie być dłużej godnym nienawiści i nienawidzącym innych, trzeba zostać zbawionym i przez nowe narodziny otrzymać naturę Bożą. Wtedy dopiero można miłować, ale nawet posiadający Bożą naturę wierzący potrzebuje napomnienia łaski. Werset 1 i 2. Dopiero wówczas człowiek zdolny jest okazywać łagodność wszystkim ludziom.
Gdyby filantropi poddali się działaniu Słowa Bożego, to czy znaleźliby w nim potwierdzenie tego, co jak im się wydaje, praktykują? Bóg mówi, nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Rzymian 3 rozdział, 12 werset. Płynie z tego wniosek, że nie ma człowieka, który w oczach Bożych byłby filantropem, czyli dosłownie przyjaznym ludziom, miłującym innych. A jednak istnieje jeden prawdziwy filantrop. Jest nim sam Bóg, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas. Od wieków atrybutem Boga była miłość. W pewnym momencie objawiona ludziom. Tak jak łaska objawiła się w osobie Chrystusa. Rozdział 2, werset 11. Podobnie miłość, co czytamy w Jana, 3 rozdział, 16 werset. Kim byli ludzie, o których mowa w przywołanych wersetach? Bo i my, byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Takim ludziom Bóg okazał dobroć. Pozwolił narodzić się na nowo. Po duchowej przemianie są zdolni, aby okazywać innym Bożą miłość w duchu łagodności. Nie mogą już nienawidzić, ponieważ przy nawróceniu uświadomili sobie, że byli bardziej godni nienawiści niż inni. Za Hiobem mogli powtórzyć, kajam się w prochu i popiele. Hiob, 42 rozdział, 6 werset. Nawet największy dobroczyńca nie potrafiłby tak powiedzieć o sobie, ponieważ jest przekonany, że przecież kocha ludzi, w końcu jest filantropem i nie potrzebuje zbawienia. Prawdziwa miłość Boga do ludzi objawiła się w zbawieniu. W 5 wersecie opisano środek, jakim posłużył się Bóg dla naszego zbawienia. Najpierw jednak wymieniono fałszywy środek, po który Bóg nigdy nie sięgnąłby, bez względu na to, co na ten temat myślą sobie ludzie. Nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy. Uczynki sprawiedliwości wykonuje człowiek, aby zdobyć zbawienie, podczas gdy dobre uczynki są konsekwencją otrzymanego zbawienia. Własne uczynki nigdy nie będą w stanie zapewnić człowiekowi tego, co może mu dać jedynie Boża łaska. Uczynki tylko stwarzają iluzję zbawienia. Listy do Galacjan i Rzymian przekonują zdecydowanie, że jedynym środkiem zaradczym pozostaje dzieło Boże dokonane na krzyżu. Analizowany fragment przedstawia nie tyle to, co zostało dokonane bez naszego udziału, lecz raczej to, co Bóg zdziałał w nas dla naszego zbawienia. Przypomina to różnicę pomiędzy przypowieścią o synu marnotrawnym, a dwiema poprzednimi historiami z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza o zgubionej owcy i zgubionej drachmie. Po pierwsze, kąpiel odrodzenia. Co może znaczyć to wyrażenie? Obmycie, loutron, to kąpiel, w której zostajemy zanurzeni. Kąpiel ta wielokrotnie przedstawiona w piśmie odnosi się do śmierci, która oczyszcza od grzechu i uwalnia od cech starego człowieka. Przykładem jest Jordan, w którym Naaman został oczyszczony z trądu albo chrzest, kiedy to w śmierć Chrystusa zostaliśmy ochrzczeni. Rzymian 6 rozdział 3 werset. Rzeczywiście to w jego śmierci stary człowiek znajduje swój ostateczny kres. To w niej
Umarliśmy grzechowi, przyzwyczajenia myśli i sposób myślenia grzesznika w oczach Bożych znalazły swój kres śmierci Chrystusa. Bóg uwolnił nas od tych rzeczy. Bez tegoż oczyszczenia nie można mieć kontaktu z Bogiem. Stało się to możliwe za sprawą Boga, gdy zanurzył nas poniekąd w śmierci Chrystusa. Kąpiel oczyszczenia ma miejsce tylko raz i nigdy nie będzie powtarzana. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi. Obraz codziennego oczyszczenia Słowem Bożym. Bo czysty jest cały. Jana 13, rozdział 10, werset. Kać miedziana stojąca u wejścia do namiotu zgromadzenia była narzędziem oczyszczenia. Istnieje różnica między miedzią kadzi a samą wodą, którą kać ta zawierała. Obie te rzeczy mówią o zdolności Chrystusa do całkowitego rozprawienia się z grzechem. Czy to poprzez przebłaganie go na mocy ofiary złożonej na miedzianym ołtarzu całopalnym, czy też przez usunięcie go przy udziale śmierci. Jak obrazowo przedstawia to zanurzenie w wodzie kadzi? W tym ostatnim przypadku człowiek zostaje przez śmierć Chrystusa przedstawiony jako czysty, całkowicie upodobniony do jego świętej natury. Miedziana kadź została sporządzona z lusterek kobiet, które zebrały się przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Druga Mojżeszowa, 38 rozdział, 8 werset. Kobiety te uznały swój grzech, wyzbyły się tego, co niegdyś służyło ich próżności. Złoto z ich ozdób zostało zużyte na wykonanie złotego cielca. Druga Mojżeszowa, 32 werset, 32 rozdział, 2 do 4 werset. Teraz upokorzyły się i pozbawiły się możliwości samouwielbienia, podziwiania swoich wizerunków w lustrzanych odbiciach. Miedziana kać posiadała zdolność jednoczenia wzniosłych myśli i serc. Wszyscy wierzący narodzeni na nowo uświadomili sobie, że ich poprzednie życie, nacechowane próżnością i pożądliwością, zostało zakończone w śmierci Jezusa. To w Nim znaleźli wodę oczyszczenia, która wypłynęła z boku zmarłego Chrystusa. To w Nim znaleźli wodę oczyszczenia, która wypłynęła z boku zmarłego Chrystusa. Zauważyliśmy, że kąpiel miała miejsce raz na zawsze przez słowo, które przedstawia śmierć Chrystusa. Krzyż jest kresem naszego grzesznego, skażonego złem życia, niemniej jednak dla naszego praktycznego życia i kapłańskiej służby potrzebujemy nie tylko pierwotnego, ale również codziennego oczyszczenia. To właśnie symbolizuje umywanie nóg. Ewangelia Jana, 13 rozdział, o którym nie ma mowy w przywołanym fragmencie, który zajmuje się kwestią zbawienia, a nie praktycznego życia w społeczności z Panem. Zastanówmy się, co oznacza wyrażenie kąpiel odrodzenia.